Podczas zabiegu wszczepienia soczewki fakiny ICL, doszczepiamy dodatkową optykę do oka, czyli robimy małe nacięcie na granicy rogówki, Wstrzykujemy żel do oka, dodajemy zwijalną soczewkę fakiną, która się tam potem rozwija, ustawiamy tą soczewkę. W odpowiedniej pozycji, i potem odsysamy wszczyknięty żel, i to wszystko. Przy takim zabiegu nie usuwamy tutaj żadnej tkanki, jest to tylko dodatkowa optyka, która znajduje się w oku. Jest to zabieg odwracalny, oznacza to, że tą dodatkową soczewkę w przyszłości zawsze możemy usunąć.